Cześć, to Andrzej Pastuszek z portalu boxing.pl. Dzisiaj nie jest zapowiedziany vlog RSC, vlog reagujący na wczorajsze wydarzenia w boksie zawodowym, a działo się bardzo, bardzo dużo i bardzo ciekawie. Dlatego kuję żelazo, póki gorące, dlatego że naprawdę, naprawdę jest o czym mówić. Była gala w Wałczu, był kolejny fenomenalny występ Wasyla Łomaczenki. Była walka Hughie Fury'ego, był Jaime Munguia, który w wielkim stylu zameldował się w czołówce wagi junior średniej, tak więc tematów co niemiara i niezwłocznie zaczynam tego vloga. Nie mogę zacząć od niczego innego jak od historycznego wydarzenia. Wasyl Łomaczenko zdobył pas trzeciej kategorii wagowej w zaledwie 12 pojedynku. To robi wrażenie, ale jeszcze większe wrażenie robi fakt, z kim wygrał ten pojedynek i w jakim stylu. Jorge Linares to zawodnik, którego umiejętności pozwalają kwalifikować go do dziesiątki pound for pound, takiej dziesiątki i jeśli chodzi o umiejętności, jeśli chodzi o osiągnięcia, bo też ma kilka tytułów w różnych kategoriach wagowych. Linares to zawodnik bardzo, bardzo utalentowany, silny, szybki, dysponujący ciężkimi rękami. Ma swoje wady, tylko że te wady niekoniecznie musiały być widoczne w starciu z mniejszym zawodnikiem, z wyraźnie mniejszym zawodnikiem, jakim jest Łomaczenko. Dlatego też Linaresowi było tutaj łatwiej uwypuklić swoje atuty. Te wady troszeczkę oczywiście wyszły w tym pojedynku, jednak starcie było trudniejsze dla Łomaczenki na pewno niż się spodziewał. Zawodników dzieliło w ringu kilkanaście funtów. Jeśli na kibicach, niektórych mniej zorientowanych kibicach nie robi to wrażenia, to powiem tylko, że im niższy limit wagowy, tym bardziej ta różnica funtów ma znaczenie. Jeśli mówiliśmy o Romanie Gonzalezie, że w wadze muszej jest naprawdę sporym, solidnym zawodnikiem, a w wadze super muszę już okazywał się za mały, to wielu z Was wzruszało pewnie ramionami, że to tylko parę funtów, że to właściwie nic nie znaczy. Znaczy bardzo dużo i im niższa kategoria wagowa, tym te różnice wagowe mają większy wpływ. Dlatego kilkanaście funtów więcej Linaresa w starciu z Łomaczenką miało naprawdę ogromne znaczenie. Dlatego warto doceniać Wasyla, bo jest nie tylko geniuszem w ringu, ale jest zawodnikiem, który lubi i kocha wyzwania. Jest kimś takim jak kiedyś Roberto Duran, jeden z moich ulubionych zawodników wszechczasów, być może najbardziej ulubiony. Gość, który podejmował niesamowite wyzwania w ciągu swojej kariery. To samo robi Wasyl Łomaczenko. Przecież łatwo możemy sobie wyobrazić, że jeszcze kilka walk o pasy w wadze super piórkowej mógł stoczyć sobie walkę na przykład z Berchtesgadem, który z pewnością bardziej odpowiadał mu stylowo niż Jorge Linares. Nie jest zawodnikiem tak zaawansowanym technicznie i taktycznie, nie jest zawodnikiem tak dużym. Natomiast jak się mówiło wczoraj, Jorge Linares wniósł do ringu blisko 160 funtów, Łomaczenko 147 zdaje się, więc było to co najmniej 10 albo kilkanaście funtów różnicy i to było widać po budowie obu zawodników, to było widać po reakcji na ciosy. Linares walczył dokładnie tak jak powinien, to znaczy odpowiadał szybkimi kombinacjami, wiedział, że ta głowa Łomaczenki nie jest łatwa do trafienia, że trzeba skupić się na ciosach na dół i bił bardzo mocno na dół w kombinacjach. Zawadzał też o niższe rejony niż dozwolone, tak jak robił to Orlando Salido, chociaż tutaj zupełnie inaczej zachowywał się sędzia, który zwrócił uwagę Linaresowi, żeby tego nie robił. Gdyby taki sędzia był w ówczesnej walce z Orlando Salido, to do dzisiaj Łomaczenko miałby zero w rekordzie. To zresztą nie ma znaczenia. Ta walka była ryzykowna. Nie sądziłem, że Linares stawi aż taki opór, ale naprawdę Nino del Oro pokazał, że jest prawdziwym mistrzem. Co cechuje prawdziwego mistrza? To, że kiedy nie idzie mu w ringu, nie załamuje się i dalej robi swoje. Ci poprzedni przeciwnicy
Łomaczenki, którzy zrezygnowali z walki, no jednak nie udźwignęli tej presji, nie udźwignęli tego, że nie radzili sobie z Łomaczenką. Tutaj zawodnik pojawiał im się i znikał, ciosy spadały, nie wiedzieli skąd, to ich frustrowało, mieli tego dość, bo przecież nie chodziło w wielu wypadkach o siłę ciosów Łomaczenki, tylko o precyzję i o to, że frustrował on swoich rywali. Linares również był sfrustrowany, również było widać w pewnych momentach, że nie wie, co się dzieje, ale jednak nie rezygnował, czekał na swoją szansę. Takie szanse się pojawiały. W szóstej rundzie kapitalnie od początku zaczął boksować kombinacjami. Pisałem o tym na Twitterze, że na początku szóstej rundy Łomaczenko przyjął więcej ciosów niż w przeciągu całej swojej kariery i to były ciosy zarówno na dół, zaczął Linares od ostrzału dołów, a potem wyszedł na górę i trafiał tam bardzo mocno Łomaczenkę. Łomaczenko odczuł te ciosy, one się skumulowały i myślę, że jego błąd w końcówce rundy, kiedy został złapany przepięknym prawym prostym, był konsekwencją tego, że Linares bardzo mocno zainwestował w ciosy na dół i na górę w te potężne kombinacje na początku szóstej rundy. Sędziowie mieli remis, to znaczy jeden miał walkę minimalnie dla Łomaczenki, jeden minimalnie dla Linaresa, jeden miał remis. Ja miałem 3 punkty przewagi Wasyla Łomaczenki, miałem to 87 do 84, dałem 3 rundy Linaresowi plus knockdown. Wydaje mi się, że sędziowie mogli się sugerować tym, że Linares walczy lepiej niż się spodziewali. Często mamy taki psychologiczny efekt, że ta percepcja przed walką, że mamy znakomitego faworyta i potem, kiedy ta walka nie jest tak jednostronna, to wtedy siłą rzeczy punktujemy walkę dla tego underdoga, natomiast nie patrzymy na to, że być może jednak tą rundę urwał Łomaczenko. Dla mnie wyraźnie prowadził Wasyl, pomimo tego, że tak jak mówiłem, Ninho de Oro spisywał się w tej walce znakomicie. Naprawdę wielkie brawa dla obydwu. Takim wyróżnikiem może w porównaniu z innymi walkami dla genialnego Łomaczenki był power jab. Ten cios bardzo dynamiczny z przedniej ręki, który bardzo, bardzo utrudniał zadanie Linaresowi. Ilekroć ta garda Linaresa się poruszyła, kiedy Łomaczenko widział, że Linares zamierza zadawać ciosy, to ten power jab lądował na nosie, lądował w okolicach oka Linaresa i pewnie on najbardziej się przyczynił do tego, że Linares był zapuchnięty, że tam ciekła krew, że utrudniała mu widoczność, chociaż oczywiście nie zabrakło tych akcji oskrzydlających Łomaczenki, który zachodzi z obu stron, zachodzi to z lewej, zachodzi z prawej, uderza niespodziewanie, uderza z przeróżnych kątów. Linares też pokazał dobrą pracę nóg i też w wielu wypadkach potrafił uniemożliwić tę akcję Łomaczence, to znaczy poruszał się razem z nim, wiedząc w pewnych wypadkach, w którą stronę próbuje zachodzić Łomaczenko i przeciwdziałał tym akcjom. Niemniej aktywniejszy był Łomaczenko, genialny w swoich atakach, tak jak zawsze, kreatywny wizjoner, którego w ringu ogląda się z przyjemnością. Naprawdę, parafrazując powiedzenie księdza Twardowskiemu, śpieszmy się kochać Łomaczenkę, bo wiecznie nie będzie walczył i tacy zawodnicy, którzy łączą geniusz z upodobaniem do wyzwań, z upodobaniem do challenge'u, zdarzają nam się w boksie naprawdę bardzo rzadko. Finisz tej walki był fenomenalny. Naprawdę Łomaczenko przygotował sobie Linaresa najlepiej, jak tylko było można. Mierzył w okolice tej kontuzji. Uderzał kilka ciosów na górę z rzędu, bardzo nękał Linaresa, który zupełnie zapomniał o osłanianiu wątroby i wtedy poszedł tam fantastyczny, precyzyjny lewy na wątrobę, który zakończył tę walkę. Jeśli mówimy o słabościach Linaresa, to nigdy nie był zawodnikiem specjalnie odpornym na ciosy. Ta jego twarz również miała tendencję do puchnięcia. Łomaczenko wszystko to znakomicie wykorzystał, ale Linares też pokazał, że jest mistrzem, pokazał się z dobrej strony w tej walce, zasłużył na wielkie brawa. Obaj zawodnicy pewnie będą kandydowali do walki roku tymi swoimi
występami wczorajszymi w ringu. Kto teraz dla Łomaczenki? Oczywiście Mikey Garcia. Mam nadzieję, że jako społeczność bokserska, dziennikarze, kibice, wszyscy będą wywierać presję, żeby doszło do pojedynku Mikeya Garcia z Łomaczenką w unifikacji pasów wagi lekkiej. Garcia chce walczyć najpierw unifikację z Robertem Easterem Juniorem, a potem naprawdę świetnie byłoby, żeby ci dwaj zawodnicy z rankingu Pound for Pound spotkali się w ringu. Czy Garcia jest za duży dla Łomaczenki? Myślę, że jest to taki etap końcowy dla Łomaczenki, ta waga lekka, że jednak chyba nie powinien pchać się do wagi junior półśredniej, ale to też pewnie pokaże walka z Mikeyem Garcią. Bardzo, bardzo liczę na taki pojedynek. Brawa dla Wasyla Łomaczenki za tytuł w trzeciej kategorii wagowej, 12 walce, ale tak jak podkreślałem, ważniejsze są okoliczności tego osiągnięcia. Teraz może na szybko skomentuję galę w Wałczu, pierwszą galę na antenie telewizji polskiej. Po raz pierwszy widziałem zawodnika, który nazywa się Fiodor Czerkaszyn. Koledzy wspominali sporo o nim, że jest silny, szybki, dynamiczny, że boksuje z luzem. To wszystko się potwierdziło. Nie będę udawał, że śledziłem karierę Ukraińca, że znam jego walki. Natomiast warto zanotować te nazwiska. Jeśli nie oglądaliście gali w Wałczu, to tylko szybko przypomnę. Fiodor Czerkaszyn. Wczoraj bardzo szybko uporał się ze swoim przeciwnikiem Danielem Urbańskim, bardzo pięknie wystawił sobie akcję i skończył pojedynek bardzo szybko. Na razie wiele superlatyw nie mówię, dlatego że trzeba poczekać na pojedynki z lepszymi przeciwnikami, ale talent widać od razu i tutaj ten talent na pewno jest. Paweł Stępień z kolei potwierdził wszelkie swoje atuty, nie pokazał nic nowego, bo to wszystko wiedzieliśmy. Luz, oko, timing, umiejętności walki w różnych dystansach, kreatywność w ataku. On ma niemal tyle samo kątów ataku co Wasyl Łomaczenko. Oczywiście przesadzam, ale też świetnie potrafi zachodzić nogami przeciwnika, potrafi zaskoczyć go rozmaitymi kątami. Super była taka akcja, kiedy do ustawionego bocznie Ludwiczaka podszedł i z dystansu uderzył taki precyzyjny prawy. Naprawdę czasem taka jedna akcja pokazuje, że tutaj jest duży potencjał. Natomiast w tym wypadku także czekamy na lepszych przeciwników, czekamy na wyższe powędrowanie poprzeczki, dlatego że ci przeciwnicy pokażą błędy. Paweł bardzo niefrasobliwie, bardzo, bardzo nonszalancko wchodzi do tej kieszeni, jak mówią Amerykanie, i z niej wychodzi z opuszczonymi rękami, bazując na refleksie, na odchyleniach. Naprawdę to może być skarcone z przeciwnikiem wyższej klasy. Zobaczyłbym różne jeszcze inne typy obrony w wykonaniu Pawła Stępnia i jednak też zobaczyłbym więcej go operującego w dystansie, operującego lewym prostym, korzystającego z zasięgu. Wiem, że doskonale radzi sobie w bliższym dystansie, to widać. Jego ciosy na dół są znakomite, podbródkowe, sierpowe. On ma naprawdę pełny repertuar tych uderzeń, ale jednak troszeczkę więcej widziałbym go boksującego na dystans. Świetny pokaz boksu w wykonaniu Pawła Stępnia, ale tak jak mówiłem, czekamy na lepszych przeciwników. Kogo jeszcze widziałem? Widziałem Przemysława Runowskiego, ale jego walka kolidowała z walką Hughie Fury'ego, dlatego nie chcę się zbyt dużo o tej walce wypowiadać. Z tego co widziałem, był przewidywalny, troszeczkę zbyt siłowo boksował jego przeciwnik. Radził sobie, dlatego że przeczytał boks Runowskiego bardzo łatwo. Z tego co też widziałem, niechlubną rolę w tym pojedynku odegrał sędzia ringowy, który nie popisał się, tak mówiąc eufemistycznie i bardzo delikatnie nazywając rzeczy, tak jak powiedziałem, nie widziałem całego pojedynku, ale kilka tych decyzji sędziego już zasługuje na dużą uwagę, żeby się temu przyjrzeć i zastanowić, czy sędzia tej klasy powinien wychodzić do ringu na ważne pojedynki.
Walką wieczoru była walka Krzysztofa Głowackiego. Krzysztof Głowacki stał się takim człowiekiem enigmą w polskim boksie. Po fatalnej walce z Radczenką, teraz wybrano mu Salvadora, przepraszam, Santandera Silgado, który niedawno został znokautowany w pierwszej rundzie przez Dmitrija Kudryashova. W takiej walce powrotnej Głowacki też powraca po kontuzji. Ale wydaje mi się, że chyba takim powrotem miała być walka z Radczenką, a tutaj miał być jakiś boks, jego przeciwnik miał postawić jakieś warunki. Być może promotorzy nie wiedzieli, że z Silgado jest już tak słabo, że te dwa lewe sierpowe Kudryashova, które skądinąd bije potężnie, tak zupełnie zmienią tego zawodnika. No, natomiast Silgado albo odegrał teatr, albo jest niezdolny do uprawiania boksu, i tak czy inaczej warto by było też tutaj w jego sprawie interweniować, bo takich zawodników chyba nie ma sensu oglądać na ringu, którzy konają po ciosie, co prawda na skroń, ale w tym ciosie nie było dużej mocy. Tutaj nie ma co oszukiwać widzów, nie ma co zwodzić. Tak jak mówiłem, albo to był teatr, albo ten zawodnik nie nadaje się do uprawiania boksu, jeśli wił się w konwulsjach po uderzeniu, które nie niosło ze sobą wielkiej mocy, i po uderzeniu nieczystym. Nie można wiele powiedzieć o Głowackim, ale wybór przeciwnika zastanawia. Chyba Głowacki miał wypaść efektownie, tyle tylko, że niestety nie pozwolił na to Silgado, który położył się troszeczkę za wcześnie i po prostu nie dał się mocno trafić. Mówi się o tym, że Głowacki będzie teraz z jakimś bardzo dobrym zawodnikiem boksował, że będzie to duża walka. Oczywiście trwają spekulacje z kim. Mówi się o kierunku rosyjskim. Podejrzewam, że może być to walka z posiadaczem jednego z pasów WBA, Denisem Lebediewem. Naturalnie pojedynek bardzo, bardzo interesujący, gdyby okazało się, że jest to Lebediew, dlatego że pas WBA chyba uprawniałby do pozycji obowiązkowego pretendenta, potem do ewentualnej walki ze zwycięzcą turnieju WBSS, który też ma inną wersję, przepraszam, pasa WBA, dlatego byłaby to bardzo, bardzo ciekawa opcja dla Krzysztofa Głowackiego. Mówi się też o innych, ale wydaje mi się, że jeśli ryzykować, to o konkretną stawkę i właśnie o pas i potem być może jeszcze większy pojedynek. Być może jest to częścią turnieju WBSS. Mówi się o tym, spekuluje, że będzie kontynuacja turnieju w wadze junior ciężkiej, że będzie druga edycja już w tym sezonie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale być może już są jakieś przymiarki, żeby starcie na przykład Głowackiego z Lebiediewem było ćwierćfinałem takiego turnieju. Byłoby to bardzo interesujące, ale tak jak mówię, startowanie do tak dużej walki, z takiego pułapu, po słabej walce z Radczenką i po walce, która zupełnie nic nam nie powiedziała o formie Głowackiego, no troszeczkę stawia znak zapytania. Na pewno można się przygotować dobrze, ale to nie są idealne warunki do obozu treningowego i do startu do takiego dużego pojedynku. Jeśli mowa o Lebediewie, to on też wyszedł po pojedynku z Gassiewem tylko raz do ringu. Boksował z anonimowym Australijczykiem. Również może specjalnie nie zaimponował, ale Lebediew to dalej bardzo, bardzo solidna firma. On bardzo zaskoczył mnie w starciu z Gassiewem tym, że był w stanie przez 12 rund przyjmować te bomby. Co więcej, to Lebediew był zawodnikiem aktywniejszym w tym pojedynku. Odpowiadał pięknym za nadobne i Lebediew nie był gorszy od Gassiewa, a przyjął tam co niemiara. Wtedy wielu zastanawiało się, jak Gassiew może przyjmować te uderzenia. Mnie zastanawiało bardziej, jak Lebediew, który zupełnie inaczej wyglądał w swoich wcześniejszych pojedynkach, wyglądał w walce z Gassiewem. To była pancerna szafa, co prawda był na deskach, ale wytrzymał ten pojedynek kondycyjnie i jeszcze boksował bardzo, bardzo aktywnie. Tak więc pewnie faworytem byłby Denis Lebediew, gdyby do tego doszło. Ale trzymajmy kciuki, że będzie ta duża walka dla główki.
Teraz chciałbym porozmawiać przez chwilę o Jaime Munguji, o zawodniku, którego Vlog RSC dzięki Wam nominował do kategorii takiego bardzo, bardzo ciekawego prospekta. Ja myślałem, że będzie rywalizował o pasy dopiero za kilka lat. Ma zaledwie 21 lat, ale tutaj widzimy, jak bardzo ważna może być jedna decyzja matchmakerów. W tym wypadku nie była to decyzja matchmakerów, a decyzja komisji w Las Vegas, która nie dopuściła do walki Munguji z Gennadijem Golovkinem. To Munguja miał walczyć z GGG, to Munguje prawdopodobnie spotkałby los Vanessa Martirosiana, to znaczy zostałby rozjechany przez walec. GGG dalej jest walcem, po prostu jego znakomici dwaj rywale, Canelo Alvarez i bardzo duży Daniel Jacobs, troszeczkę postawili go w innym świetle, ale widzimy, jak to wygląda z nieco mniejszymi, z nieco słabszymi zawodnikami. Munguja jest młody, nierozbity, także walka z GGG mogła zrobić mu dużą krzywdę. Zamiast tego walczył z Saddamem Alim w wadze junior średniej i przejechał się po nim, tak jak Gołowkin przejechał się po Martirosianie, a nawet bardziej. Potraktował Saddama Alego tak, jak potraktował wcześniejszych journeymanów, to znaczy po prostu wyszedł bez żadnego respektu, przeszedł po ciosach Alego, zbombardował go i zmiótł w ringu. Kreśląc sylwetkę Mungui, mówiłem o tym, że dobiera mu się celowo mniejszych journeymanów, tak żeby wyglądał świetnie, ale być może po prostu Munguja jest tak duży. Boxrec nie podaje jego rozmiarów, ale podaje rozmiary Alego, który ma 175 cm wzrostu, 185 cm zasięgu. To nie są wymiary imponujące jak na zawodnika wagi junior średniej. Ali nim nie jest, natomiast on jak kruszyna wyglądał przy Munguji. Naprawdę różnica warunków fizycznych była gigantyczna i być może po prostu Munguja jest tak dużym zawodnikiem. Na pewno jest zawodnikiem bardzo silnym, jest zawodnikiem bardzo młodym. On wniósł na wagę niecałe 153 funty, 152 funty z kawałkiem, co świadczy, że on robi wagę junior średnią wcale nie z wielkim wysiłkiem, tylko bardzo łatwo. Teraz będzie pytanie, jak będzie prowadzony Munguja. Czy będzie prowadzony tak jak Saul Alvarez, który zdobył tytuł w junior średniej z małym Matthew Hattonem. Potem pozwalano mu dobierać łatwiejszych, mniejszych przeciwników, tak aby krzepł w kategorii wagowej, tak aby był coraz silniejszy, zanim napotka wyzwania. Alvarez był wtedy mistrzem WBC. Munguja ma pas WBO i WBO chyba nie będzie tak bardzo pieścić się z Mungują. Bardzo ciekawe będzie, jak zechcą poprowadzić go promotorzy. Teraz obowiązkowym pretendentem jest Liam Smith, który zacierał ręce na walkę z Saddamem Alim. Nic z tego. Pewnie zrzedły miny Smithowi i Frankowi Warrenowi, bo naprawdę na taką bestię wygląda Munguja i na pewno Liam Smith ma szansę, ale to już nie będzie znęcanie się nad małym Saddamem Alim, tylko walka z dużym i silnym przeciwnikiem. Co będzie dalej, zobaczymy. Czy Munguja zostanie rzucony na innych mistrzów tej kategorii wagowej? Na razie myślę, że jest to prospekt, który się rozwija. Tak jak mówiłem, nie sądziłem, że on już dostanie szansę na tak wczesnym etapie kariery. Jest silny, ale bardzo mało doświadczony. Jego boks jest dość schematyczny. I tutaj, jeśli chodzi o Charlo, jeśli chodzi o Juliana Williamsa, no chociaż tutaj siłą może odpowiedzieć Munguja, ale jest kilku zawodników, których na pewno faworyzowałbym z Mungują na ten moment i zobaczymy, czy będą śpieszyć się do unifikacji, czy jednak spróbują troszeczkę podtrzymać ten pas. Tak jak mówiłem, Jaime Munguja jest pierwszym mistrzem vloga RSC, czyli jednym z tych zawodników wytypowanych przez nas do sukcesu i osiągnął go bardzo, bardzo szybko. Tak więc widzimy, że warto rozmawiać o takich młodych prospektach, o zawodnikach mniej znanych, bo nagle mogą nam tu wskoczyć do tego dużego obrazka
i zająć ważną rolę. Ostatni temat, jaki chciałem poruszyć dzisiaj, to Huey Fury, którego właśnie oglądałem tak troszeczkę na przemian z walką w Wałczu, o inteligencji, o wykorzystywaniu geometrii ringu, o przebiegłości wykraczającej ponad młody wiek. Mówiliśmy wielokrotnie w wykonaniu Huey'ego. Wszyscy wiemy, że brakowało mu siły fizycznej, że brakowało mu siły ciosu i chyba doszedł ten brakujący element, chociaż jeszcze trzeba poczekać. Dlatego, że sam Sexton był zawodnikiem odpowiadającym Huey'emu Fury, dlatego, że on ścina dystans dość powoli. Huey miał czas ustawić się. Ten jego knockout był wypadkową dwóch zderzających się sił, to znaczy nacierał sam Sexton, spotkał się z krótkim kontrującym prawym i to dodanie dwóch sił wywołało efekt, jaki wywołało. Sexton nie jest może najbardziej odpornym zawodnikiem, ale już wcześniej ciosy Huey'ego robiły wrażenie. Huey przeboksował kilka pierwszych rund bardzo spokojnie, tak jak zawsze, punktując jabem, świetnie ruszając się po ringu, natomiast potem Peter kazał mu włączyć mocniejszy bieg, kazał zacząć uderzać prawą ręką i rzeczywiście wydaje się, że te ciosy mają większą moc, że mają większą dynamikę, że wreszcie pojawia się ta męska siła 23-latka, która pozwoli mu namieszać w wadze ciężkiej. Osobiście punktowałem walkę z Parkerem minimalnie dla Huey'ego, ale rozumiem inne punktacje, rozumiem to, że wielu fanów jest troszeczkę zniecierpliwionych tym, że on boksuje mało efektownie, że mało power punchy, że bazuje właściwie na lewym prostym. To chyba będzie się zmieniało, przynajmniej na to tak wskazywałaby walka z samym Sextonem. To będzie ważne nie tylko ze względu na kibiców rozpieszczonych nokautami Joshua czy Deontaya Wildera. To będzie ważne przede wszystkim dla stacji telewizyjnych. Walka Huey'ego była w Channel 5, ogólnodostępnym brytyjskim kanale. Pokazał się ze świetnej strony. Kibice, ci zwłaszcza mniej zaawansowani, bardzo, bardzo zwracają uwagę na nokauty, bardzo zwracają uwagę na mocne uderzenia i Huey wypadł efektownie. Jeśli będzie potrafił połączyć dotychczasowy, inteligentny boks, poruszanie się po ringu, jakiego chyba nie ma dzisiaj żaden inny ciężki na świecie, z tym, że coś będzie stało za tymi ciosami prawą ręką, za prawymi prostymi, krzyżowymi, podbródkowymi, to naprawdę jest świetna wiadomość dla Huey'ego, który ma dobry timing, który ma dobre oko, który nie marnuje uderzeń, a który uderza właśnie wtedy, kiedy trzeba. Kolejny świetny zawodnik w wadze ciężkiej. Tak jak wspominałem, większość kibiców koncentruje się na Joshua, na Wilderze. Ta fizyka Joshua, te jego mocne ciosy, jego wyszkolenie sprawia, że troszeczkę lekceważymy tych zawodników, takich jak Joe Joyce, jak Jarrell Miller, którzy są zupełnie innymi typami, takimi jak Huey Fury, który jest zupełnie jeszcze innym typem zawodnika, ale to jest naprawdę bardzo ciekawy element układanki w wadze ciężkiej. Jest to jeden z brakujących elementów, tak jak brakującym elementem w boksie Huey'ego był właśnie ten mocniejszy, bardziej dynamiczny, robiący wrażenie na przeciwnikach cios. Walka z Sextonem jest dobrym prognostykiem, oby Huey dalej szedł w górę, oby jego kuzyn Tyson również dołączył do tej układanki. Bardzo ciekawy wieczór, bardzo ciekawa noc z boksem. Chcę, żebyście komentowali, skomentowali to wideo, skomentowali, co myślicie o wydarzeniach wczorajszego wieczoru i wczorajszej nocy. Tak jak zawsze proszę o łapki w górę, jeśli materiał się podobał i oczywiście o komentarze. Do zobaczenia, do następnego vloga RSC. Dzięki.